Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. 1, 2, 3. Sportowa energia. Cześć, witajcie w Sportowej Energii, przy mikrofonie Kamil Latuszek, a dzisiaj moim gościem w studiu jest Kinga Dokupil. Cześć wszystkim. Amatorka biegów górskich, autorka bloga W Cieniu Marzeń i właśnie dzisiaj o tych biegach górskich, ale również o jeździe na rolkach porozmawiam z Kingą. I zacznijmy od pytania, które w sumie w moich audycjach bardzo często pada na początku, czyli o historię tego, jak to się stało, że sport pojawił się w twoim życiu. Od zawsze gdzieś tam biegałam po ogrodzie za piłką, na WF-ie no to wszystkie sporty, więc w sumie odkąd pamiętam, to sport był w moim życiu. A kiedy to się ukierunkowało na te biegi górskie? Bo zacznijmy na razie od tych biegów górskich. To w ogóle wszystko zaczęło się na WF-ie. Tam gdzieś nauczyciele zobaczyli, że gdzieś tam mam talent i w sumie na wszystkie zawody jeździłam, gdzieś tam właśnie przełaje i na bieżni. Ale zaczęło mi się to bardzo podobać, no to szłam gdzieś dalej i biegi górskie zaczęły się dopiero dużo, dużo później. Najpierw była bieżnia, zapisałam się do klubu lekkoatletycznego i tam trenowałam sprinty. No ale że miałam potem kontuzję i na parę lat całkowicie musiałam odstawić bieganie, no to więcej zaczęłam chodzić po górach. Gdzieś tam w sumie zawsze z rodzicami chodziłam wcześniej czy z siostrą, więc góry w sumie też zawsze były w moim sercu. No i pewnego dnia mówię, dobra, no to może pobiegam. No i że w sumie mnie nie bolało, więc wszystko było okej. No to tak się zaczęło. A czy to, że mieszkasz też dość blisko góry, sprawiło, że jakoś w te góry cię tak pociągnęło? Czy to bardziej taka forma jakby urozmaicenia od tej bieżni? To na pewno też miało jakiś wpływ, no bo w sumie kawałek miałam, mogłam zawsze podjechać autobusem i od razu mogłam już być na szlaku, więc to na pewno dużo dało. A dlaczego akurat wybrałaś tę formę aktywności, te biegi górskie? Bieganie zawsze dawało mi niesamowitą wolność i czułam wtedy, że żyję, więc jakoś nie wiem, to było najlepsze dla mnie. A co jest ważnego, przygotowując się do biegania po górach? Chodzi mi tutaj na przykład o jakieś przygotowanie specjalnego obuwia, czym to się różni i też, żeby nam biegało się tak komfortowo. Co trzeba, nie wiem, założyć, ubrać na siebie? No, obuwie jest najważniejsze, jeżeli chcemy uniknąć jakichś kontuzji poważniejszych, no to to jest jednak na pierwszym miejscu. Takie obuwie w góry to przede wszystkim dobry bieżnik. On nie może być taki jak na asfalt, czyli płaski, tylko musi być dość zróżnicowany, żeby trzymał stopę, żeby się nie ślizgała. No i też musi być zabezpieczona pięta, bo to jednak łatwo można sobie gdzieś tam wywinąć tą nogę. Więc but to jest podstawa. Ja właśnie miałam kontuzję przez to, że miałam złe buty i też to tak się źle potoczyło, więc no to jest zdecydowanie najważniejsze. Jeżeli chodzi tam o ubrania, czy tam jakiś inny dodatkowy sprzęt, no to wiadomo, że może być jakiś tam lepszy, ale to nie jest tak istotne jak obuwie. Czyli jakby na obuwiu się skupiamy, no tak, bo w sumie nogi najbardziej pracują. A po jakich górach biega ci się najlepiej? No jak na razie to tylko te Beskidy tam próbuję, więc nie zapuszczałam się jeszcze w jakieś większe góry. Są dość proste wbrew pozorom, bo nie ma jakichś bardzo trudnych podejść, a jeżeli już są, no to raczej się w nie, nie biegnie, tylko podchodzi, więc tak naprawdę to bieganie po górach nie jest takie męczące, bo jak jest w dół, no to wiadomo, się człowiek nie męczy, no a po prostym, no to łatwo. A jakieś ulubione trasy masz? Chyba najbardziej lubię biegnąć na Klimczok. Beskid Śląski to jest taka chyba moja ulubiona góra z tych blisko mnie. Czy te widoki na górze jakby, nie wiem jak to ująć, czy to, co jak biegnąc na górę, wiadomo, że człowiek się też męczy, jakby te widoki u góry rekompensują cały ten trud i wysiłek? Zdecydowanie. Ja potem mogę godzinę leżeć na trawie i patrzeć na to wszystko wokół mnie. Nie wiem, czy zdarzyło ci się na przykład wstawać wcześniej rano i biec na wschód słońca albo w drugą stronę na zachód? Na wschód tak, to chyba jest najpiękniejszy widok w górach, wschód słońca zdecydowanie. Zachód chyba mniej, ale gdzieś tam też się pojawiały. Ciężko było się zmobilizować, żeby wstać wcześniej rano? No czasami to była pierwsza w nocy, żeby gdzieś tam jeszcze dojechać autem, no ale na te widoki to można naprawdę.
bardzo trzeba uważać, no bo jakby biegnąc jeszcze na wschód, no to wiadomo, że jest ciemno. Czy trzeba mieć jakieś dodatkowe oświetlenie, na latarki, czołówki? To jest tak, to jest podstawa. Znaczy wiadomo, że nie jestem jeszcze na tym poziomie, żeby faktycznie biegnąć całą trasę, więc gdzieś tam po nocach staram się jeszcze, czy jest ciemno wieczorem, staram się nie biegać, bo też sprzęt jest ważny, bo jednak taka lepsza czołówka troszkę już kosztuje. Czy masz obecnie jakiś taki plan treningowy, do którego się stosujesz, czy po prostu to wygląda tak, że jak masz ochotę pobiegać, to idziesz pobiegać? Kiedyś miałam tak, że typu chciałam się biegać, wkładałam buty i szłam. Teraz w sumie ułożyłam sobie plan treningowy pod zawody. Trenuję głównie teraz do zawodów w Gorcach, 120 km. To jest taki mój plan na ten rok. Więc staram się jak najbardziej do tego przyłożyć. No i faktycznie te 4-5 razy w tygodniu teraz biegam. Jak na razie jest to tylko siłownia, bo smog nie pozwala na to, żeby jakoś tam biegać na zewnątrz. No ale za niedługo dojdą też właśnie góry jakieś wybiegania. No właśnie, powiedziałeś o smogu, a na przykład warunki atmosferyczne, nie wiem, deszcz, śnieg, czy wtedy też zdarzało ci się biegać, czy jakby wtedy uciekasz gdzieś na siłowni, na bieżnię i biegasz jakby w pomieszczeniu? Różnie. No z tym deszczem, no to czasami biegałam, zimą niezbyt lubię, więc bardziej gdzieś tam uciekam do jakichś ćwiczeń w domu. No ale wiem, że trzeba też jakby pokonywać te słabości, jeżeli chodzi o pogodę, więc mam nadzieję, że będzie coraz lepiej i będę też wychodzić w taką pogodę kiepską. A z 4,5 roku kiedy biega ci się najlepiej? Latem? Lato, zdecydowanie. Czy wysokie temperatury ci nie przeszkadzają? Jak wtedy na przykład biegasz rano albo wieczorem, to już jest tak rześko, przyjemnie? Wieczorem chyba najlepiej, no tak. Potem gdzieś w południe nieraz próbowałam, no to jednak to jest męczące bardzo dla organizmu, więc lepiej gdzieś tam pod wieczór. Chciałem się zapytać o kontuzje, które ciebie dotknęły. Czy dużo ich było i na jak długo cię wykluczały? No niestety mam dużego pecha i w sumie taka najbardziej poważna to dotknęła mnie, gdy zaczęłam bardziej trenować właśnie biegi krótkie. Dosłownie parę dni przed zawodami, moimi pierwszymi właśnie tutaj w Krakowie, poczułam, że boli mnie łydka. Mówię trenerowi, że coś jest nie tak. No i spokojnie, daj sobie parę dni, na pewno przejdzie. Ale nie przychodziło, było coraz gorzej, miałam w ogóle ciężko chodzić. Mówię, dobra, miesiąc wolnego, potem wrócę do treningów, będzie okej. Okay. No i faktycznie nic mnie nie bolało. Wróciłam na trening, pierwszy był okej, okay. Przychodzę na drugi, znowu to samo. No coś było nie tak. No i mówię, dobra, no to chyba pora iść do lekarza. Poszłam do ortopedy, który powiedział mi, że to jest mikrouraz, sportowcom się zdarza, przepisał mi jakieś maści i mówi, co stosujesz, będzie wszystko okej. Okay. No i dobra, kupiłam te maści, minęło parę miesięcy, mówię, no to chyba już mogę. Nie, było jeszcze gorzej i ciągnęło się to bardzo długo, chodziłam po wielu lekarzach. Kilku powiedziało mi nawet, że już nigdy nie będę mogła biegać, więc no to mnie bardzo zabolało, bo gdzieś tam to bieganie było w moim sercu. Więc wtedy odstawiłam bieganie całkowicie na dobre 3 lata. I potem tak się ułożyło, zaczęłam pracować w sklepie właśnie z obuwiem sportowym, głównie do biegania. Więc też dowiedziałam się trochę więcej o tym. I już wiedziałam, że głównym właśnie powodem było to, że miałam złe obuwie. No i dzięki temu, że poznałam wielu biegaczy, wielu trenerów i fizjoterapeutów, stwierdziłam, że no, trzeba chyba iść do jakiegoś innego lekarza. I poszłam do fizjoterapeutki, która zajmowała się właśnie typowo sportowcami. No i tam wszystko wyszło, zupełnie co innego niż mi mówili poprzedni lekarze. Okazało się, że mam naciągniętą powięź w łydce. Kwestia rehabilitacji, dużo mojej pracy. No ale niestety tak do końca się tego nie da wyleczyć. No ale jak będę dużo pracować nad tym, no to będzie okej. Okay. Rok trwała rehabilitacja. No i przez ten rok faktycznie dużo pomogło to wszystko i zaczęłam biegać. Wróciłam do klubu, ale do innego w Bielsku Białej. I myślę sobie, jest okej, okay, wszystko, mogę biegać. No ale niestety kontuzja dała znowu sobie znać. Mimo, że już miałam inne obuwie, gdzieś tam bardziej uważałam na to, co robię. Niestety, no już na bieżnię nie mogłam wrócić, bo bieżnia to jednak no, kiepskie podłoże. Bardzo, bardzo działa na nogi.
No, że zaczęłam właśnie więcej chodzić wtedy po górach. Kiedyś siostra mnie namówiła, że chodź pobiegamy po górach. Mówię, dobra, spróbuję. No i zaczęłam biegać po tych górach, no i nic nie bolało. Więc próbowałam dalej i dalej, no i było wszystko okej. Okay, więc zaczęłam biegać wtedy po tych górach. Po asfalcie, no faktycznie czułam ten ból, ale jakoś to wszystko szło do przodu. No i było wszystko fajnie. Potem niestety, jak zaczęłam bardziej trenować, to skręciłam sobie kostkę, więc znowu na całe lato byłam wykluczona, więc potem znowu długa rehabilitacja, żeby wrócić. A jakiś, no, rok temu, niecały, podczas właśnie górskich zawodów, naderwałam sobie staw skokowy, więc znowu 2 miesiące rehabilitacji i dopiero w sumie niedawno wróciłam tak do pełni sił, więc kontuzje mnie nie opuszczają. Co zrobić w tym czasie? Tam wspominałaś, że nawet 3 lata nie biegałaś. Czy nie wiem, czy zastanawiałaś się wtedy, czy w ogóle to bieganie jest jakby dla ciebie? Szukałaś jakiejś alternatywy, że może by spróbować czegoś innego niż bieganie? Na początku byłam bardzo długo załamana, bo to jednak to boli całą wtedy. Jeszcze człowiek był dość młody i myślałam sobie, no to już trudno, sport jest przekreślony. No ale gdzieś tam z czasem zrozumiałam, że trzeba próbować i trzeba o to walczyć, bo słyszałam przypadki dużo poważniejsze, że nawet problemy z kręgosłupem i lekarze też mówili, że absolutnie nie można biegać. No a potem mistrzyni Polski w biegach górskich, więc to gdzieś tam mi dało powera, no i zaczęłam jakby walczyć dalej. To przejdźmy teraz do zagadnień tych zawodów, o których już troszkę wspomniałaś. Jakie są twoje osiągnięcia? Co uważasz jakby za taki sukces? Jakie największe wyzwanie było? Znaczy, no na razie nie ma tych zawodów jakoś bardzo dużo. No i w sumie jak na 7 kilometrów biegłam na Klimczok, udało się pierwsze miejsce swojej kategorii, więc to był taki mocny, mocny początek, już mi się to spodobało. Potem gdzieś tam próbowałam dalej, mówię, dobra, no to 20 kilometrów. No i mówię, ciężko będzie. No to jednak przygotowanie było słabe. 2,5 godziny, było bardzo gorąco, nie wiem ile było stopni, ale powyżej 30 pewnie było, więc byłam przekonana, że gdzieś tam będę daleko, daleko za podium, a udało się 2. miejsce swojej kategorii, więc znowu wielkie zaskoczenie. No i w sumie teraz na tych zawodach, co miałam tą kontuzję, więc w sumie ostatnie 3 kilometry to już ledwo biegłam, no to byłam 5. w swojej kategorii, więc też dla mnie wielki sukces. A jak się przygotować do takich zawodów? Co należy odpowiednio wcześnie zrobić? Systematyczność jest chyba najważniejsza. Trzeba po prostu dużo biegać i nabijać sobie tych kilometrów. A jeżeli chodzi o takie góry, no to trzeba jednak spędzić trochę czasu w tych górach na podbiegach. Trzeba dużo chodzić, uczyć się techniki z biegu, bo to jednak jest dość niebezpieczne. Można dużą prędkość złapać. No ja w sumie z biegi lubię najbardziej, bo wtedy mogę się rozpędzić. No i zwykle wtedy wszystkich wyprzedzam, więc to jest ta najfajniejsza część. No ale to jak mówię, to jest dość niebezpieczne, bo jednak kamienie i duża prędkość, no to się może źle skończyć. A jeżeli ktoś dzisiaj chciałby wystartować w takich zawodach, to ile czasu by potrzebował, żeby osiągnął ten cel? Ciężko tak powiedzieć, bo jednak każdy jest inny. Ja w sumie do tych pierwszych zawodów na 7 kilometrów nie przygotowywałam się jakoś długo. No jakieś 2 miesiące, myślę. Ale to też nie były jakieś super przygotowania, że tak naprawdę codziennie się starałam. Więc jeżeli ktoś bardzo chce, to myślę, że nie ma jakichś tam wielkich planów do zrealizowania, żeby wystartować. Czyli wszystko zależy jakby od ambicji i też motywacji drugiego człowieka. Dokładnie, dokładnie. Widziałam też na twoim blogu, że wrzucałaś wiele zdjęć z podróży i mam takie pytanie, czy podróżując też zdarza ci się gdzieś tam odkrywać nowe miejsca, biegając właśnie po nich? Wiesz co, ciężko, bo jednak w podróży to jest ten grafik bardzo napięty, albo chodzi się z dużym plecakiem i są gdzieś tam duże kilometry do pokonania pieszo, więc człowiek już nie ma siły. No w sumie raz mi się tak super biegało w Niemczech, to tam między tymi winogronami to naprawdę super uczucie i polecam każdemu. Czyli raczej wtedy skupiasz się na jakby poznawaniu nowych miejsc, a nie... Tak, to już jest bardziej podróż, tak o bieganiu nie myślę wtedy. Przejdźmy teraz do tematu jazdy na rolkach i pytanie takie, co było pierwsze, bieganie czy jazda na rolkach? Powiedziałeś, że już ten sport na początku
było takie bieganie po ogrodzie, więc domyślam się, że chyba jednak bieganie. No, ciężko w sumie stwierdzić. Gdzieś tam w sumie na samym początku znalazłam jakieś stare wrotki. Mówię, dobra, no to próbujemy. Gdzieś tam z mamą i siostrą próbowałyśmy, no i spodobało mi się. Więc potem jak trochę już byłam starsza, no to pierwsze rolki i pierwsze jazdy. A jak szybko udało ci się załapać jakby umiejętność jazdy na rolkach? No bo wbrew pozorom to nie jest takie łatwe. Szczerze to nie pamiętam. Wydaje mi się, że dosyć szybko, ale ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Co tobie daje jazda na rolkach? No też taką wolność jak bieganie, ale to przede wszystkim jest prędkość. Ja zawsze starałam się jak najszybciej jechać, żeby poczuć ten wiatr we włosach, więc no, chyba prędkość tak najbardziej mnie pociąga w tym. A nie boisz się, że to może się skończyć właśnie jakąś kontuzją, wypadkiem? Czy... Jakoś nie miałam dużo takich sytuacji. Może tam parę razy się przewróciłam, ale w sumie już potem nie. A co ogólnie jakby daje jazda na rolkach? Bo znalazłam na twoim blogu taki wpis, gdzie zachęcałaś do takiej aktywności. Rolki są moim zdaniem fajne dla każdego. I dla małych dzieciaków, i dla trochę starszych. Można sobie pojeździć razem gdzieś tam nawet, nie wiem, na lotnisku, po parku, gdzie są jakieś ścieżki i spędzić razem fajnie czas. No albo tak jak ja, bardziej przyspieszyć, no i poczuć tą prędkość i siłę w nogach. Gdzie najczęściej jeździsz na rolkach? No, w mojej okolicy było dużo takich asfaltowych dróg, mało uczęszczanych przez auta, więc tam mniej więcej zawsze śmigałam. Też chciałam zapytać ciebie o te zawody, bo też brałaś udział m.in. w biegu skawińskim. Jak wyglądają w ogóle takie zawody? Od Skawiny to się w ogóle wszystko zaczęło. Tam pojechałam pierwszy raz na zawody z siostrą i byłyśmy zdziwione, że to wygląda aż w ten sposób, że jest tyle osób, że tyle osób jeździ i chce brać udział w takich zawodach. No i pierwszy raz wtedy zobaczyłyśmy, że są zawodowcy, że mają naprawdę profesjonalny sprzęt, że jeżdżą w klubach, że jest to na taką skalę już no, wysoką jednak, tak? Bardzo jest to rozwinięte. Nie miałam pojęcia, że to tak wygląda, więc na początku był wielki stres. W Skawinie to 9 km jest, więc nie jakiś duży dystans, no ale fajnie było stanąć na mecie razem z mistrzami Polski, to naprawdę uczucie niesamowite. Czy tutaj też masz jakieś osiągnięcia? No w sumie tak, też się podium zdarzało parę razy, więc no nawet bez jakichś tam większych treningów, tylko gdzieś tam jeździłam sobie przy domu, no to fajnie, bo czas fajny. No i im lepsze rolki, tym też lepszy czas, bo to też było widać po tym wynikach. No właśnie też chciałem zapytać o ten sprzęt. Jakie to są koszta, tak orientacyjnie, jeżeli chcielibyśmy wystartować w takich zawodach, no to ile musielibyśmy przeznaczyć na taki sprzęt? Takie rolki do jazdy fitness nie są jakieś drogie, to jest 200-300 zł do takiej naprawdę rekreacyjnej jazdy. Natomiast jazda już szybka, trochę inne to są ceny. Takie lepsze rolki, żeby miały faktycznie lepsze kółka i też o większej średnicy. Ja mam 100 mm, teraz największe no to są 130 mm, to są trzy kółka. No to w granicach 500 zł trzeba dać, żeby w miarę się fajnie jeździło. No tych droższych nie wspomnę, bo z klubów na to około 2000 mają za takie rolki i kółki wymieniane co start, więc no to są już wysokie koszty. Jeszcze jedna rzecz a propos tych zawodów, no to musiała być taka dość miła niespodzianka dla ciebie, jeśli chodzi o to, że nie trenowałeś tak wiele, a udało ci się stawać nawet na podium. Ten pierwszy raz w sumie nie poszło mi jakoś super dobrze, no ale to też nie wiedziałam, jak to kompletnie będzie wyglądać, więc fajnie. No a potem ten drugi raz i patrzę na wyniki i jestem tam na tym drugim miejscu bodajże wtedy. No to łzy w oczach, bo nie spodziewałam się tego kompletnie. No a stanąć na podium na takich zawodach, no to już super wyczyn. Czy trzeba mieć jakąś, nie wiem, specjalną taktykę na przejazd tych powiedzmy 9 kilometrów? Jak zachować się na starcie? Bo wiadomo, że na starcie to jest strasznie dużo ludzi, żeby gdzieś tam, nie wiem, nie zahaczyć, nie przewrócić. Start jest bardzo ciężki, bo wtedy naprawdę wszyscy na ciebie napierają i trzeba bardzo uważać, żeby się nie wywrócić, więc trzeba jak najszybciej uciec od tych ludzi, więc pierwszy kilometr jest istotny, bo wtedy faktycznie się gdzieś tam to miejsce ustala, w którym się jedzie i potem trzeba trzymać tempo, no i finisz trzeba zrobić też konkretny. A czy tu też jest coś takiego
zawodach w kolarstwie na zasadzie peleton, grupa pościgowa? Tak, dokładnie. No to z klubów to się trzymią razem, ale to wiadomo, to jest taka prędkość, że ciężko. Raz mi się udało jechać w takim peletonie, no to prędkość jest tam niesamowita, bo to jak jest tyle osób, nawet tam 20-30 osób, no to już jest zupełnie co innego. No też myślę, że jazda w peletonie pozwala na to, żeby jechać może szybciej, bo jakby trzeba cały czas właśnie utrzymać tempo i chciałem się zapytać, czy wolisz jechać w peletonie? Nie wiem, w ogóle zdarzało ci się tak, że była jakaś grupa pościgowa za tobą, czy nie miałaś takiej sytuacji? No w tych zawodach, co brałam udział, to jednak byli zawodowcy, więc ciężko, żeby to ktoś mnie tak gonił. Raczej oni byli przede mną i to ja próbowałam ich dogonić. No ale w peletonie jednak jest to, że nawet jak się nie ma siły, no to cała grupa ściska, tak? Więc trzeba się wymieniać też miejscami, bo albo prowadzi, że jest ciężko, albo jesteś na końcu i w sumie nie trzeba dużo siły stracić, żeby utrzymać tempo, więc to jest fajna sprawa. Bieganie czy rolki? Jeżeli byłaby taka sytuacja, że musisz zdecydować się na jedną z tych aktywności, co byś wybrała? Bieganie, zdecydowanie. Bieganie. To jest większa swoboda. Chcę pobiec w prawo, no to biegnę. Na rolkach, no to muszę mieć asfalt, tak? Więc tutaj jest bardziej ograniczone to wszystko. Jakie są twoje najbliższe cele do zrealizowania? No to na pewno to, co już wcześniej wspominałam, Gorce, te 20 km. No i w przyszłym roku marzy mi się pierwsze ultra, czyli 50 km po górach. Jeszcze nie wiem, gdzie dokładnie, ale to jest taki chyba najważniejszy cel na razie. I zaczyna się do tego przygotowywać? No tak. No już mniej więcej teraz, jak się przygotowuję pod te 20 km, to gdzieś tam w głowie mam, że to jest taki dopiero początek tego wszystkiego. A czym jest twoja droga do celu? W zapowiedzi na twoim blogu pojawił się taki hashtag i że opowiesz o tym, czym jest twoja droga do celu. No tak, droga do celu to przede wszystkim pokonywanie swoich własnych słabości i gdzieś tego złego głosu, który mówi, że to tego się nie nadaje, że ludzie mówią, że nie powinnam, że to jest bez sensu, a mimo wszystko robię to, co wiem, że jest trudne i nieraz się tego boję, ale mam ten cel przed sobą i to jest najważniejsze. Chciałem się ciebie jeszcze zapytać o popularność tego biegania, tej formy aktywności. Jak to wygląda teraz w Polsce? To się dopiero tak naprawdę rozwija. W Polsce mniej więcej 10-20 lat, kiedy to jest faktycznie takie bardziej znane, natomiast no mało kto wie, że są takie biegi górskie, że są ultra, że ludzie potrafią biegać po kilkaset kilometrów. To jest szok dla wszystkich, jak tak rozmawiam z ludźmi. Więc to się dopiero rozwija, więc myślę, że z biegiem lat będzie tylko wzrastać w siłę. Studiujesz na AWF-ie w Katowicach na kierunku zarządzanie sportem. Czy wiążesz z tym swoją przyszłość? Tak, że chciałabym właśnie takie organizować biegi górskie i ogólnie zawody sportowe. Natomiast co z tego wyjdzie, no to ciężko powiedzieć. Rynek jest niby dobry, więc mam nadzieję, że się uda. No a jak nie, no to może jakiś inny kierunek jeszcze zobaczymy. Ale jakby przyszłość jest związana ze sportem. Raczej. Zdecydowanie tak, chciałabym ze sportem. Czy ten kierunek zarządzanie sportem, jakieś te zajęcia, które macie na uczelni, przygotowują właśnie pod organizację takich zawodów, ale też innych eventów sportowych? Tak, właśnie w tym semestrze mamy taki przedmiot organizacja imprez sportowych i mamy właśnie do zorganizowania taką imprezę. Ja właśnie organizuję biegi górskie, więc no jakby jest duża możliwość, żeby nauczyć się tego wszystkiego od podstaw, jak to wygląda. Fajnych mamy wykładowców, fajnie to wszystko pokazują, więc no, można się wszystkiego nauczyć. Ale ta impreza jakby się odbędzie, czy to tylko tak na papierze? Nie, to tylko na papierze, ale tak. Nauka na jakichś przykładach, myślę, że wszystko, będzie trzeba zadbać o wszystkie szczegóły. Tak, dokładnie, od samych podstaw do końca. No to tak, no to po takim kursie można później przejść do działania i stworzyć jakiś event sportowy. No mam nadzieję, że się uda. Jeszcze jedna rzecz. Chciałam wspomnieć o blogu. Blog w cieniu marzeń. Pojawiają się tam też teksty właśnie opisujące twoje doświadczenia z zawodów, ale nie tylko jakby. I chciałam zapytać się, czy więcej takich tekstów sportowych będzie się pojawiać?
Znaczy to gdzieś tam teraz ten sport jest u mnie na pierwszym miejscu, więc na pewno z racji tego, że gdzieś tam zaczęłam pisać książkę motywacyjną właśnie Droga do celu, to sport jednak jest tutaj na pierwszym miejscu. No bo jakby ten cel u mnie to jest właśnie biegi ultra, więc będę do tego nawiązywać na pewno. Czyli ta droga do celu to również jest książka. Tak jest. No ciekawych rzeczy się tutaj dowiaduję. Bardzo dziękuję Ci, Kingo, za to, że przyjechałaś tutaj i podzieliłaś się swoim doświadczeniem. Ja też dziękuję za zaproszenie. Audycję prowadził Kamil Latuszek. Do usłyszenia w następnej Sportowej Energii. Cześć. Sportowa Energia.